Witam ludziska, z tej strony Maksim 1980. Dzisiaj z cyklu 15-minutowego, zarazem multiplayer gra Socom Confrontation. Jest to dość tani tytuł, za około 30-40 zł. Gdzieś w tych granicach powinniście ten tytuł dostać. Dlaczego jednocześnie 15-minutówka i multiplayer? Bo tak naprawdę jest to gra, która nie posiada singla. Mamy tu tylko i wyłącznie grę po sieci. Jak widzicie, widok jest TPP zza ramienia. Możemy sobie zmieniać albo z lewej, albo z prawej strony, jak nam wygodnie. Tutaj się wychylać. Całość polega na tym, że mamy ileś rund i walczymy po jednej ze stron, albo po stronie komandosów, albo po stronie mercenaries, czyli najemników. Właśnie ktoś we mnie strzelił. Czasami lata dość dużo ludzi z tubami, co nie jest za wygodne. Jeżeli chodzi o sterowanie, sterowanie trzeba się przyzwyczaić. Nie jest to taki shooter typowo nastawiony naprawdę bardzo dużą ilością akcji. O, jak widzicie, dostałem z tuby. Nie jest to nastawione tak mocno na akcję, ale bardziej na taktykę shooter. Ginie się tutaj bardzo szybko. Mamy jakiś tam arsenał broni do blokowania. Jeszcze za bardzo tutaj gram dzisiaj po raz pierwszy. Pierwszy dzień gram, także nie mam tutaj dużo rzeczy podblokowywanych. Jak widzicie, tutaj czekamy na następną rundę. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć o tym tytule? Zaraz wam powiem, jak wygląda sterowanie. Sterowanie nie jest zbyt skomplikowane. Mamy dwie bronie. Jedną bronią jest pistolet, drugą bronią jest nasza broń główna. Mamy tutaj też rozkazy i inne tego typu rzeczy. Oczywiście mamy głosową komunikację. Jak widzicie, teraz w tym momencie z pistolecikiem sobie lecę, a w tym momencie z bronią główną. Mamy tu też oczywiście czy snajperki, czy różne inne rzeczy. Tak jak widzicie, mamy też oczywiście tryb mele, atak mele. Mamy przeładowanie. Jak staniemy na chwilę w miejscu, nasza postać kucnie, w tym momencie lepiej się celuje. I po naciśnięciu trójkąta nasza postać się kładzie, w tym momencie jeszcze lepiej się celuje. Co do jeszcze takich typowych ruchów, mamy tutaj też trzy granaty czy inne rzeczy, zaraz postaram się to wam pokazać. Jak widzicie, C4, granaty. Jeszcze mamy taki bieg, ale w biegu nie możemy ani celować, ani strzelać, służą tylko do przemieszczania. Dużo ludzi nie będzie się podobał ten tytuł, ale jest dość dużo grono ludzi, którym się ten tytuł podoba, bo nie jest taki chaotyczny. Tutaj jest tak bardziej na spokojnie to wszystko zrobione. Jest po prostu to inne. Czy wam się to podoba, czy nie, jak zwykle pozostawiam do oceny wam. Ja tutaj nic nie będę sugerował. Ja sobie gram dość z godzinkę i nawet nie jest źle. Wiadomo, nie jest to jakiś topowy tytuł, ale pograć się da. Mamy też tam kilka trybów. Ja na razie w Suspiration cały czas gram, czy Suspiration, czy jak to się tam wymawia. Możemy się spinać na niektórych balkonach, ale ogólnie to sterowanie nie jest jakieś rewelacyjne. Jak mówię, trzeba się przyzwyczaić. Tam ktoś biegł. Przyczajmy się. I tak jak mówię, dużo jest czasami właśnie kamperów. Dużo jest ludzi z tubami. Nawet bym powiedział, więcej od kamperów. A tutaj ginie się moment. Ja widzicie, rozgadałem się, nikogo nawet nie ustrzeliłem. Mamy koniec rundy. Oczywiście rundy sobie można jakoś ustawić. W tym wypadku mamy ustawione na 20 rund. Także tak jak widzicie, jest dosyć szybko. Jeżeli chodzi o te rundy, bardzo szybko one trwają. Ja tutaj sobie trochę postrzelam. Wy sobie sami ocenicie. Ludzie grają cały czas tutaj w ten tytuł, mimo tego, że jest on dość stary. Jest dość dużo pokoi. Także nie ma źle, jeżeli chodzi o grę multi, znajdziemy cały czas kogoś do wspólnej gry. Jak widzicie, graficznie średnio, miejscami słabo, miejscami średnio. O animację też jest średniawo. Tu muszę uważać, bo trzeba mieć oczy w tyłku. O, tu już widzę, z tamtej strony ktoś biegnie. Często biegają ludzie w grupach, także trzeba uważać. Właśnie dostałem klepy.
Bardzo fajną rzeczą też jest to, że tutaj słuchamy tak naprawdę, bo słychać jak ktoś biegnie, a to jest bardzo ważne, bo jeżeli układamy jakąś zasadzkę, czy gdzieś się tam po prostu przyczajamy, to słyszymy, że ktoś biegnie, a jeżeli nie widzimy kropki na radarze, że jest to któryś z naszych kompanów, no to w tym momencie wiemy, że jest to przeciwnik. Ja tutaj sobie biegnę dalej, mam nadzieję, że przynajmniej jakiegoś jednego killa uda mi się zrobić. Samochody wybuchają, motocykle wybuchają, ale to jest standard moim zdaniem i powinien być standard. Tu ktoś jest. Nie wiem jaką ma broń, być może ze snajperką, dlatego ja może tutaj nie pójdę na wymianę zbytnią ognia. Gdzieś tam się na dachu nam czaił. Jak mamy ogarniętą ekipę, to idzie fajne akcje taktyczne tutaj jakieś robić. Okej. Lecimy gdzieś tu dalej. Już do mnie strzelają. Z tuby ktoś walnął. Ja postaram się położyć. Trzeba uważać, bo tak naprawdę to jak mówię, tutaj dwie, trzy kule i do widzenia. Udało mi się kogoś rozpieprzyć. Przeładujmy. Dobra, wstajemy. Ohoho, z dwóch stron. Jest tu możliwość gdzieś ucieczki? Jest. Pieprzamy. No i dostałem. Madafaka, słyszycie? Gości tu mi ostro nabijał klocków. Nieważne. Powiem szczerze, że bardzo dużo ludzi tutaj używa komunikacji głosowej, co jest dużym plusem, i nie używa ich do jakiegoś pieprzenia głupot, tylko tak naprawdę do gry. Znowu mi się tutaj udało wejść prosto na przeciwnika. To jest fajne, bo naprawdę powiem szczerze, nie grałem od dawna w żadną grę, gdzie ludzie by tak naprawdę nie używali tutaj tego do headsetu do walki, niż do głupich jakichś tam. No nie zginął gościu. To jest kuloodporny. A koniec rundy, dlatego mi tutaj go nie zaliczyło. Jak widzicie, kiepskie statystyki, 1 kill, 3 deady. Także bywa różnie, kwadratowo i podłużnie. Czekamy na następną rundę. W tym trybie Separations. Co my tutaj mamy? Jakieś tabelki, porównania, headshoty, samobójstwa. Także jest tego dość sporo ogólnie. Jak skończył się akurat tutaj ten mecz, może pokażę wam jak tutaj opcje wyglądają, co tutaj jeszcze jest do wybrania, chyba że wrzuci nas do następnego, zaraz zobaczymy jak to będzie wyglądać. Niech się tylko doczyta. Okej. Co mnie dziwi, jeszcze edit layout, właśnie to wam chciałem pokazać, primary weapon. Okej. I mamy do wyboru oczywiście, tak jak widzicie, bronie różnią się statystykami, czy celnością, czy damage'em, czy ogólnie, no wiadomo jak to w tego typu grach bywa. Część ludzi jest, znaczy część rzeczy jest do kupienia w sklepie, część rzeczy jest, jak to bywa, do odblokowania. Tutaj też jakieś karabinki, shotguny, karabiny maszynowe i snajperki. Ja sobie zobaczę jak się gra ze snajperką. Dobra. Widzicie, różne rodzaje lunetek, także jest tego dużo. Zagrajmy sobie z medium. Ok. W drugim slocie, co my tu możemy do broni?
wrzucić podstaweczkę. Okej, okay, mamy podstaweczkę. Dobra. Mamy już naszą primary weapon. Teraz zajmijmy się secondary, czyli wszelkie jakieś pistolety i inne dupstwa. Dwa rodzaje pistoletów, trzy rodzaje. Niech zostanie jak jest. Mamy jeszcze sprzęcior taki w postaci właśnie tutaj czy granatów, czy jakiś czerwony dymny granat, czy właśnie RPG, którym tak spamują. Ja sobie zostawię przy RPG. Tu mamy minę lub C4. Zostawię sobie minę. Dobra. I wyjdźmy. Ja już jestem gotowy. Jak widzicie, mój zerowy level pokazuje, że jestem zajebisty, że gram to pierwszy raz. Także z czasem myślę, że jak będę miał czas pograć w ten tytuł, to jakieś tam wprawy nabiorę. Jak widzicie, jakieś stopnie też się tutaj odkrywają. Za 14 sekund będzie następny mecz, także zobaczycie jeszcze snajperkę, jak to wygląda. Ja sam zobaczę, jestem ciekawy. No i mecz powinien się zaraz zacząć. Powiem szczerze, troszkę długo się to tutaj wszystko doczytuje, ale fajne jest to, że dość dużo tych rund jest tak naprawdę. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ktoś ustawia na te 20 punktów, ale gra się taki mecz dość długo. Tutaj widzę, że teraz game mode mamy demolition, czyli jakiś inny tryb. Zobaczymy. Niech się to doczyta, tak jak mówię, trochę dość długo trzeba czekać, no ale trudno. Dobra. Mam tą snajperkę, ale jak tu teraz użyć? Okej. Na klawiszach kierunkowych jeszcze tutaj właśnie mamy, czy choćby lunetę. Czy widok właśnie dalej bliżej, jak widzicie. Ja tutaj kompletnie mapek nie znam. Spróbuję za szybko nie paść. Dobra, wzięliśmy tutaj komuś secondary bomb. Dance. Co to jest? Możemy tańczyć na zwłokach przeciwnika. Aha. Super. Dobra, lecimy dalej. Bo ja tutaj się bawię, a tam ludzie giną. Ohoho. Ale teraz sfajlowałem. Wychodzi mój kompletny brak tutaj skilla. Ale gramy dalej. Nieważne. Tak jak mówię, ważne, że wy widzicie dany tytuł. O, dość tam rzuca tą snajperką, powiem szczerze. Delikatny trzeba być, jeżeli chodzi o prawy analog. Ale nie jest tak źle. Ludzie stawiają bombki. Mamy przeciwnika. Może mi się uda. Nie wiem, czy padł. Padł. Jak się nie mylę. Bombka wybuchnie za 6 sekund. Zmieńmy na zwykły pistolet. Dziwnie z tym celowaniem, ale i tak się runda skończyła, dlatego nie zaliczyło tego zabójstwa, także jak widzicie, jeden zgon, zero zabójstw. No i gramy dalej. Jak wy możecie, to komentujcie, oceniajcie. Zobaczyliście przynajmniej początek, jak tutaj to wygląda, jaki to jest rodzaj gier. Jak możecie, wspierajcie. Ja się z wami żegnam i do następnego filmiku. Trzymajcie się, na razie, hej.